Ktoś tam mi ostatnio zarzucił, że nie mam racji w swoich wywodach odnośnie korekcji wprysków. Zobaczcie, co się dzieje, gdy silnik, kolokwialnie powiem, przestaje być szczelny. Zwróćcie uwagę. Moment. O, jak się zachowują korekcje wprysków, a patrzcie teraz. I tak samo się dzieje, gdy odma usytuowana tam, bądź też uszczelki po zimie będące między kolektorem sącym a baniakiem zaczynają być twarde, dochodzi powietrze i takie cyrki się dzieją. I pokazuje nam błędy sondy lambdy, błędy wprysków. Koledzy wymieniają cewki, świece. I później w portfelu pusto. Nie ma kasy na dupeczki. To takie małe dla was. Pozdro 600.